to jeden chyba z najbardziej ulubionych tekstów dziecięcych. Jest to klasyka, doczekał się wielu rzeczywiście interpretacji i filmowych, i telewizyjnych, i teatralnych. Cieszy się calineczkę nieustającym powodzeniem wśród widzów. Twórcy na nowo ją odkrywają. Ja z kolei natomiast po raz pierwszy pracowałem nad tym tekstem, dlatego że wydawało mi się zrealizowanie calineczki w teatrze lalkowym dosyć karkołomnym zadaniem. Z kilku powodów. Przede wszystkim pierwsza sprawa to jakby proporcje, drugi temat ten świat oniryczny, jak to w ogóle pokazać w sposób ciekawy. Natomiast tak szukałem tego klucza i ostatecznie pomyślałem sobie, że będzie dobrze, jeśli ta nasza historia, ta nasza calineczka będzie nieco inna niż u Andersena. Dodatkowy aspekt tej historii to jest taki, że też mówimy o czymś ważnym, że to tylko nie przedstawienie bajki czy baśni, ale mówimy o pewnym świecie wartości, które obecnie zanika, a myślę, że dzieci należy kształtować i wychowywać. Taka również jest rola teatru, bo nie tylko działania artystyczne, ale również i pedagogiczne w teatrze są bardzo istotne. A więc jest tutaj humanitaryzm, jest tutaj ten świat wartości, który został w jakiś sposób przez nas dorosłych zdewaluowany w ostatnim okresie, ale tutaj ta calineczka szuka tego swojego świata, a jednocześnie mówimy też o tolerancji, bo tolerancji należy uczyć młodych ludzi od ich najmłodszych lat. Więc nie dość, że opowiadamy historię, miłą, sympatyczną historię, to jeszcze ten tekst ma drugie dno, ma swoją głębie, ma swoją wymowę filozoficzną. Zapraszam dzieci do naszego teatru, bo myślę, że warto w ogóle zobaczyć tę naszą calineczkę. Mam taką nadzieję, że na długo zagości na scenie naszego teatru i cieszę się, że mogłem ten spektakl zrealizować z bardzo świetnymi twórcami. Scenografię zaprojektowała Halina Zaleska-Słowodzianek, a muzykę skomponował bardzo młody człowiek, świetny kompozytor z Wrocławia, Michał Wróblewski.